jest naprawdę mega klimat. No zobaczcie w ogóle na ten widok za mną, no to jest po prostu niesamowite. Koncert na plaży, no naprawdę, tak totalnie, nie? Pozwól ostatni raz, zajmie to długo, ułożyć lepszy plan, nasz sposób na jutro. Jesteśmy sobie dzisiaj w Świnoujściu, moi drodzy. Przyjechaliśmy. O, chcę wam pokazać okolice, w której jesteśmy. Jest tutaj niewielki balkon, ale jakoś się mieszczę. Zaraz wam wszystko pokażę. Zaparkowaliśmy auto na tamtym parkingu. Przyszliśmy sobie do hotelu, zjedliśmy kolację i w zasadzie jeszcze nie byliśmy na plaży. Ale będziemy na niej jutro, podczas mojego występu na akcji Czysty Bałtyk w Świnoujściu na plaży. Bardzo się cieszę, że to będzie taki fajny koncert już jutro. Z samego rana mam próbę, później idziemy sprzątać plażę, a na koniec będzie jeszcze mój występ i masa innych atrakcji, więc jutrzejszy dzień będzie na pewno bardzo wyjątkowy. Pogoda nam się dzisiaj troszeczkę popsuła, wyjeżdżając z Gorzowa było 27,5 stopnia, a tutaj w Świnoujściu jest 19,5. No jest tak jakoś tak dżdżyście, mgliście, jakoś tak nienadmorsko, no ale z drugiej strony jutro podobno ma być git, więc jutro jest najważniejsze. Tak się prezentuje nasza okolica. Jesteśmy teraz na 5. piętrze w hotelu. Myślałem, że będę stąd widzieć swoje autko, ale jest gdzieś tam za tym drzewem dosłownie. Chyba stoi jeszcze. Dzisiaj już tak naprawdę dzień pełen chillu. Idziemy teraz sobie chyba na jakiś basen tutaj w hotelu, może jeszcze na wieczorne przejście po plaży. Natomiast jutro zacznie się cała zabawa. Nie mogę się doczekać, aż będę grać koncert na scenie, na plaży. W ogóle jak to brzmi? Koncert na plaży! Mam nadzieję, że będę grać na tyle mocno, że wzbudzą się wszelakie fale i zaleją Szwecję na przykład. To byłoby coś. No i mam nadzieję, że się z wami widzę, nie? Opowiedz, jak ci się podoba? Ale co mi się podoba? Właśnie też sam nie wiem co. No jakby wszystko. No, zmęczyłam się. A, okej. Pokaż nam, jak przygotować się do akcji Czysty Bałtyk. Tak jest, takie coś na nas czekało po wejściu. No nie, no nie jest wodoodporny, ale... Sprawdźmy to! Nie, nie sprawdzajmy. Niby jest wodoodporny, ale nigdy nie sprawdzałem aż tak. Ja cię nie zadawiam, nie? A to jest 13. Nie, to jest 11 Pro Max. A to 11 jest wodoodporny, chłopie, dawaj to! Nie, nie, nie sprawdzamy, stary, nie sprawdzamy. Koło ratunkowe. Jesteśmy na plaży nocą. Za nami widać hotele w Świnoujściu. Tam jest scena, na której się jutro widzimy z widokiem na Morze Bałtyckie. Niesamowite w sumie. Wiem, że jest ciemno, ale chyba widać i słychać szum morza. Ciemno, ciemno. Ale fazowe leżaczki. Idealnie. A ten prom jednak płynie. Myślałem, że stoi w miejscu. Dzień dobry, 8:18, po śniadanku, ogarnięci, jedziemy na próbę muzyczną przed koncertem. Jedziemy pod scenę, na próbę. Musimy zobaczyć, jak tam wjechać w ogóle. Bo jakoś tak dziwnie mi się z myślą obchodzić, że wjedziemy na samą plażę, na ten piasek jakby. Nie wiem, zaraz zobaczymy. O, nice. To mi się podoba. W takiej scenerii to chyba jeszcze nie grałem koncertu. Wygląda całkiem przyjemnie, prawda? A faktycznie fajne jest to, że za sceną jakby nie ma takich siatek, tylko normalnie widać morze. Przemocny widok, przemocny.
Za mną jest miasteczko, w którym dzisiaj będą różne inne atrakcje. To miasteczko się rozstawia, za chwilę tu będzie pewnie więcej ludzi, ale wygląda to wszystko naprawdę mega fajnie. Jest mega fajny, mocny klimat. Za mną scena. Normalnie bajka. Idziemy teraz do autka, wypakujemy sprzęt i będziemy dzisiaj sprzątać te plaże w Świnoujściu. Gitarka gotowa. Nadmorska garderoba przy plaży samej. Na plaży. No na plaży w zasadzie, no tak. Składasz statyw? Okej, bez tego. Włosy. Tutaj może będą jakieś czapeczki. To właśnie wstawiam fotę na Facebooka, żeby jeszcze ogłosić ten koncert dzisiaj. Może ktoś akurat jest w Świnoujściu i zobaczy, że dzisiaj na plaży gramy. Za chwilkę jest próba, teraz ładnie na nią czekam. Wszystko już jest gotowe i jest naprawdę mega klimat. No zobaczcie w ogóle na ten widok za mną, no to jest po prostu niesamowite. Koncert na plaży, no naprawdę, tak totalnie, nie? Pozwól ostatni raz, zajmie to długo, ułożyć lepszy plan, nasz sposób na jutro. Nice. Jest fajnie, bo ewentualnie jeszcze gitarę mógłbym troszeczkę dać do odsłuchu. Chyba, że na samej gitarze może nie będę kombinował, co? Dobra. O, fajnie. To jeszcze sprawdzę jedną piosenkę i zaraz resztę z podkładem zrobimy. Mogę ci zrobić remix? Normalnie, a ty tam chcesz? A nie wiem jeszcze, ale teraz będę patrzył. Ja ci wszystko jeszcze wynagrodzę, bo ja, tak ja. Ja za tobą pójdę w wielką wodę i nie zagłodzę. Żadnych szans. Takie bujanie. Mówili, co umarło raz. Gdzie to? A co to jest? Co to jest? Nie wiem. Ty, ja teraz się pogubiłem trochę. Papier. To? Co? A to jest puszka, to też, dobra. Nice. No, ja się zagubiłem, poczekajcie. Muszę ci pomóc. Papier, mieszane. Taka koszulka w tym roku. Ciepło dzisiaj, ale zbieramy śmieci. Jest fajnie, Morze Bałtyckie robi robotę. Wieje trochę od niego, więc fajnie w sensie. Nic nie widzę, czy w ogóle ci w głowie nie uciekło. Będą poka tą wodę. Widzicie, jaka fajna woda? Oni już widzieli tą wodę na tym vlogu nie raz, nie dwa. Ja wiem, że już nie, ale wiesz, trzeba się napawać widokami. To nie są takie codzienności, tak? W tej garderobie jest mega, mega gorąco. Naprawdę, kochani, ja nie daję rady tutaj. Jeszcze mam długie spodnie dzisiaj. Kosmos, ale za chwilę wchodzę na scenę. Jesteśmy na backstage'u, po waszej prawej stronie jest scena. Za chwilę tam wlatuje, coraz więcej osób się zbiera. Ona jest ktoś mi macha, siemaneczko. I za chwilę się widzimy, nie? Śpiewamy. Porywa tłumy, rozwiewa wiatry, budzi słońce i ogrzewa morze. Przed wami jedyny, niepowtarzalny Mateusz Czabowski! To zatrzymam czas, by wyjść mocno tę chwilę. Cały świat zejdzie na drugi
plan. Wynoszą mnie tu żyć, działać czas, nie będę uciekał od tego, co wciąż przyciąga nas. Zatrzymam czas. Czy te teksty, czy te słowa pojawiały się u was w domu? Raz, dwa, trzy. Mamy te same mamy. Ja za tobą pójdę w wielką wodę. I ja, tak ja. Dziękuję ślicznie. Nie potrzeba nam słów, czytam ciebie jak znów. Serce bije w rytmie twoich nóg. Nie potrzeba nam słów, znam już każdy twój ruch. Nie oderwę się od ciebie już. Przez was będę miał co? Same kłopoty. Muszę wiać, muszę wyjść, nie wytrzymam tu. Tylko jak autokrat nie zapali już. Razem idę na plażę, na plażę, idę na plażę. A ja tu, brak mi tchu, tak wygląda raj. Jaki szał, takich ciał nie wytrzyma wzrok. Czy to sen, czy to żart, czy słoneczny szok. Z dala widzę zatłoczone mollo. Kilka dziewcząt się opala solo. Drzwi na klucz, sprawdzam puls i wydma mi w dół. Teraz ja, młody Bóg, biegiem idę na plażę. Na plażę, idę na plażę. Na plażę, idę na plażę. Na plażę, idę! Znów się widzimy, znów co? Znów jest nie fajnie. Po co te nerwy? Głupie gadanie. Nie widzę nas już, nie widzę nas już w tym stanie. Nie, nie, razem. Nawet kiedy nie ma dla nas szans, chciałbym poczuć jeszcze raz. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. Jestem cały, to, cały mokry. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest przerażające. Według organizacji chelsińskiej. Ale było mega fajnie. Jak wam się podobało? Super. Super. Fajnie. To mi bardzo podobało. Widziałem, jak śpiewała. Autogram też. O, właśnie. Ja bym sobie na ścianę powiesz. Zobaczcie, nie lasujmy razem. Właśnie nie lasujmy. Bardzo dziękuję, że wpadliście. Taką piosenkę mieliśmy dla Arłego. Moje pierwsze pytanie jest takie, naprawdę jest to wątpliwe. Bądźmy dobrymi ludźmi, wspierajmy się nawzajem. Super, to było genialne. Piąteczka, dziękuję ślicznie. Mamy teraz finał akcji. Za chwilę kończy się całe wydarzenie. I cóż, no i właśnie sobie dzisiaj obtarłem stopy. Bardzo dziękuję naszym wytrwałym wolontariuszom, którzy... Za dużo chodziłem w złych skarpetach. Zbyt krótkie skarpety. I sobie obtarłem stopy, no ale... Bardzo, że koncert był fajny, to jest najważniejsze. Dziękujemy bardzo i marszałkowi województwa, i prezydentowi miasta Świnoujście. Ostatni poranek tutaj, właśnie się pakujemy i lecimy do autka zanieść rzeczy, później idziemy jeszcze na jakąś plażę. Mam pewien fajny pomysł. Wczoraj po moim występie dostałem od jednej z moich fanek taką wiadomość głosową na Instagramie. Bo to akurat wyszło tak, że ja bym na was chętnie poszła, bym słyszałam w ogóle w pracy, jak ty śpiewałeś. Zajebiście, szczerze ci powiem. Ale nie mogłam do was iść, niestety. I jest mi tak przykro. Ja chciałam do mnie, ale nie mogłam. Ta urocza pani, którą słyszeliście, niestety nie mogła być wczoraj na moim występie, bo pracuje. Też tutaj w Świnoujściu, nawet gdzieś niedaleko sceny, bo mówiła, że słyszała, jak śpiewałem. Więc stwierdziłem, że przejdę się dzisiaj w miejsce, w którym pracuję, bo wczoraj ją o to zapytałem jeszcze, żeby mieć pewność, że dzisiaj tam będzie i gdzie w ogóle będzie. No i zabiorę was tam ze sobą, żeby zrobić jej jakąś tam małą niespodziankę. To chyba gdzieś tutaj. Zaraz ogarniemy. Jest, jest. Dzień dobry. Mogę sobie zrobić warkocze? Jasne. Nie, ale ty to robisz. No. Wow.
wpadłem do ciebie, bo podobno słyszałaś, jak śpiewałem, a nie mogłaś zobaczyć. Mam 15 zł na piwku jednego warkoczyka zrobiłam. O, ale to od dzisiaj od rana? No, od 10. To chyba się ludzie dopiero schodzą, co? Tak powolutku. Nie no, trzymaj się. Opa. Ha. Jak coś tu wbije, no to tułasz. No normalnie, nie? Jakieś nóżki, coś. No i taki pozytywny akcent na zakończenie całego wyjazdu. Tak naprawdę już wczoraj po całej akcji już byłem na tyle zmęczony, że już nie byłem w stanie nic więcej nagrywać. Jeszcze gdzieś tam spotkaliśmy się na wspólnej kolacji podsumowującej. No i dzisiaj ostatni dzień, idziemy sobie jeszcze teraz w Świnoujściu na plażę. Może jeszcze zajdziemy sobie gdzieś w jakieś miejsce takie, wiecie, nieodkryte przez nas wcześniej, zobaczymy, ale pewnie niebawem wracamy do domu. Także bardzo się cieszę, że braliście czynnie udział w tym vlogu i obserwowaliście wszystko. Bardzo fajnie też mi takie rzeczy nagrywać, bo później mam z tego niesamowitą pamiątkę. A ta scena na plaży to wszystko. Muszę przejrzeć materiały, zobaczyć jak to wyszło, ale wydaje mi się, że robi to wrażenie, także fajnie. No i zobaczcie, morze za mną. Fale, wiatr. Dobra pogoda jest, bo jest mega ciepło, a słońce aż tak nie grzeje jak wczoraj. W ogóle wczoraj strasznie sobie opaliłem nos. Cały czas byłem w okularach przeciwsłonecznych, a na scenie jeszcze stałem w taki sposób, że cały czas słońce na mnie padało i miałem turbo czerwony nos. Każdy mi to wczoraj mówił w ogóle, że o panie Mateuszu, widzę, że pan sobie nosek opalił. No, ale fajnie no. Przynajmniej widać, że byłem nad morzem. Albo że w ogóle coś robiłem na dworze. Iga, ty się opaliłaś? O, chyba tak, to odwracanie głowy coś sugeruje. Chyba Iga się nie chce pokazać. Nie no, jesteśmy spaleni trochę. Taki to klimat lata. Tutaj wczoraj była scena. Już jej nie ma. Te płyty betonowe. Tutaj byliśmy autem też, żeby zapakować sprzęt za scenę. No, konkret. Patrz jaki piękny widoczek na plażę. Masz tam owocki malinki. No, nice. Spoko. Idziemy z Polski. Tam dalej są Niemcy. Tutaj jest taka linia, która to wyznacza. Polska, Niemcy. Polska, Niemcy. Polska, Niemcy. Aby już mi zimno. Pogoda się popsuła, zaczęło padać trochę. Idziemy przez takie molo, które nawet tutaj ma takie linie. Też wydaje mi się, że jesteśmy bardziej po polskiej stronie teraz niż po niemieckiej, ale... O, nie wiem. Szala nie musi iść, prosta ta. Patrz, linia. Tu jest siatka chyba, która pokazuje granicę. To już chyba niemiecka strona. Stąd widać Świnoujście tam, no. Tam byliśmy. Trochę się ta pogoda popsuła, naprawdę zaczęło wiać. Dobrze, że dzisiaj, a nie wczoraj. Także my jesteśmy mega zadowoleni z wyjazdu. Chyba już naprawdę wracamy. Byłaś kiedyś na niemieckiej plaży? No to wyczniamy ten moment. Chcieliśmy wrócić promem, ale się okazuje, że chyba odkąd jest ten tunel otwarty, przez który jechaliśmy tutaj na samym początku do Świnoujścia, no to chyba te promy nie kursują. Bynajmniej ten, na którym my teraz jesteśmy, bo jest jeszcze drugi, ale nie wiem, chyba jedziemy znowu do tunelu. No bo nie wiem, czy każdy wie, ale żeby dostać się do Świnoujścia trzeba albo wcześniej przepłynąć promem i tak było od wieków, albo teraz dosłownie miesiąc czy dwa temu otworzyli tunel dla aut. Bo tutaj płynie taka świna rzeka i trzeba ją jakoś się przedostać na drugą stronę.